Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za tą Bożą miłość, której mogliśmy znaleźć ukojenie, uciszenie, za tą miłość, której tak często w życiu naszym doświadczamy, kiedy Bóg z łaski, z miłosierdzia swojego ukazuje swoją dobroć, ukazuje swoje miłosierdzie w tej naszej pielgrzymce na tej ziemi. I dziękujemy Bogu i jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy w dniu dzisiejszym znaleźć się na tym miejscu, że mamy, tak jak pewien brat powiedział, jak często mówi, wyglądamy, aby to niebo było spokojne, a dziś jeszcze mamy spokojne to niebo. Mamy jeszcze ten spokojny czas, który Bóg z łaski swojej i ze swojego miłosierdzia nam darował. Ale pielgrzymując po tej ziemi, drodzy bracia i siostry, gdy popatrzymy, to nasze życie często bywa, ono nie bywa aż takie spokojne, dlatego że żyjąc na ziemi toczymy bój, toczymy walkę. Znajdujemy, że Pan Jezus zwyciężył. Pan Jezus w ciele tym, będąc na tym świecie, przezwyciężył grzech. I my przychodzimy do Niego, to wcale nie znaczy, że my nie mamy walczyć. Aby człowiek mógł zwyciężyć, musi walczyć i nikt nie jest, Salomon mówi, nikt nie jest zwolniony z walki. Tak samo i my w naszym życiu. I kiedy tak zastanawiałem się i w pewnym momencie przyszły mi na myśl takie słowa, że Pan Bóg jest dobrym, że Bóg jest sprawiedliwym i Bóg jest miłosiernym. Jakoś tak z początku nie umiałem tego połączyć, bo to byłoby jak gdyby tak przeciwne. No bo sprawiedliwy według sprawiedliwy, a tu miłosierny, wychodzi, że to miłosierdzie nie bardzo się schodzi z tą sprawiedliwością. I przyszło mi na myśl, że tak, Bóg jest sprawiedliwy, kiedy my uczynimy przestępstwo, kiedy uczynimy coś niewłaściwego, to Bóg nas sprawiedliwie osądza. Może nie tyle osądza, ile sprawiedliwie ocenia nasz występek. Ale kiedy przychodzimy do Niego z tym występkiem, to On nam miłosierdziem swoim ogarnia i przebacza nam. Dlatego, drodzy bracia i siostry, mamy ten przywilej, że Bóg nasz jest sprawiedliwy, ale jednocześnie jest miłosierny. I w życiu naszym On nam pomaga, ukazuje łaskę swoją, wielkie swoje miłosierdzie, które każdy z nas mógł przeżyć. I przeczytam takie jedno miejsce. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, w Objawieniu Jana, i chociaż to miejsce tyczy się jak gdyby innych czasów, ale również i my to w życiu swoim przeżywamy. I czasami spotyka się, kiedy toczymy bój i toczymy walkę w różnych sferach naszego życia. Objawienie Jana, 12 rozdział, 17 wiersz mówi tak. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. Tu akurat to, gdyby umiejscowić w czasie, to może akurat nie tyczy się naszego czasu, ale wiemy o tym, że od samego początku diabeł sprzeciwia się Bogu i w tym momencie, kiedy został strącony z nieba i nie ma możliwości bezpośredniej walki z Bogiem, nie ma możliwości bezpośredniej walki z Chrystusem, kiedy Jezus był na ziemi, była to Jego jak gdyby taka druga potyczka z Chrystusem Panem, kiedy próbował, że tak się wyrażę, jeden na jeden walczyć z Chrystusem, aby doprowadzić Go do tego, aby nie okazał się wiernym. I tu też został pokonany. Ale tu jest napisane, że On odszedł. I chociaż nie ma możliwości bezpośredniej walki z Bogiem, nie ma możliwości bezpośredniego sprzeciwiania się Bogu, to jednak z tymi, którzy miłują Jezusa Chrystusa, z tymi, którzy idą za Jezusem Chrystusem, z tymi On tak często próbuje podjąć walkę. I wtedy, kiedy my w życiu swoim może nie zachowamy się właściwie, może nie podejdziemy we właściwy biblijny sposób w życiu naszym do niektórych rzeczy, wtedy Jemu zdarza się jak gdyby przeniknąć do nas, zdarza się wtedy, że stajemy się jak gdyby, no częściowo jak gdyby ofiarą tego i wtedy diabeł rozpoczyna często męczyć nas. Wtedy, kiedy nie przyjdziemy do niego we właściwy sposób. Czytamy tutaj,
Jest to napisane w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. Tu jest takie miejsce, kiedy diabeł bardzo męczył pewnego człowieka. Chociaż bardzo rzadko to się zdarza, abyśmy my to mogli na swoje oczy oglądać, ale jest to jeszcze, jest to jeden z jego tych sposobów, którym podchodzi do człowieka z zazdrości i z nienawiści. Dlatego, drodzy bracia i siostry, on tam był. On widział doskonałość Boga i jemu przez jego niewłaściwe postępowanie zostało to odebrane. I on wie, że on tego uzyskać nie może. Dlatego ze złości i nienawiści rozpoczyna walkę, aby wyrwać każdego z nas, każdego człowieka, który wyznaje i służy Bogu Wszechmogącemu. I w najróżniejszy sposób podchodzi do ludzi. Jest napisane to takie bardzo ostro, tutaj tak opisuje, jest to Ewangelia Marka, 9 rozdział, od 18 do 22 wiersza, 18 i 22. Tu jest mowa o tym, kiedy Pan Jezus był na Górze Przemienienia i po tej Górze Przemienienia stąpił na, z Góry Przemienienia zeszedł na dół i tam przyszedł ten ojciec z tym synem, który był męczony. I tutaj napisane jest tak, 18 wiersz, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się, zgrzyta zębami, drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, a nie mogli. 22 wiersz. I często go rzucał nawet w ogień, wodę, żeby go zbudzić, ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami. Drodzy bracia i siostry, tu widzimy jak gdyby takie bardzo uwypuklone to, co diabeł chciałby zrobić ze wszystkimi ludźmi. Napisane, że rzucał go w ogień, że rzucał go, że go męczył, że ten człowiek był, że tak się wyrażę, zdany na jego wolę. I Pan Bóg z łaski, z miłosierdzia swojego chroni ludzi i bardzo rzadko zdarza się, że coś takiego się dzieje. Ale diabeł ma dostęp do ludzi, do nas i jest jak bardzo ważne, abyśmy umieli się od tego ochronić. I gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 4 wiersz. I tutaj opisuje tą sytuację Ananiasza z Safirą. I teraz 5 rozdział, 4 wiersz mówi tak. Kiedy przyszedł Ananiasz już do apostołów i mówi tak. Czyż póki ją miałeś, tą ziemię, tą swoją własność, nie była ona twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli, cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swojego? I drodzy bracia i siostry, to jest to miejsce, które tak często szatan atakuje na nas. Działając na nasz umysł, przemawiając do naszego serca i chcąc w naszym sercu spowodować coś, co jest niewłaściwe. Często chce wzbudzić w nas strach, chce wzbudzić w człowieku lęk. I kiedy czytamy Pismo Święte, tam napisane jest, nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Jak jest ważne, abyśmy te rzeczy, które mamy do załatwienia dziś i mogli je załatwić, załatwili, abyśmy naszych być może niewłaściwych czynów nie przenosili na dzień następny, ale zakończyli to w danym dniu. I kiedy patrzymy do Pisma Świętego, znajdujemy, że tutaj diabeł jak gdyby ma możliwość przystęp do naszego umysłu. I w tym polu on najczęściej, gdyż od tego najbardziej się zaczyna jego praca. I zwróćmy uwagę, jak często ludzie rozmyślają i męczą sami siebie tym, co już minęło, tym, co już przeszło. Apostoł Paweł mówi, zapominając o tym, co przeszło, zdążam do przodu. Często ludzie sobie, przychodzi im na myśl, nie mogą sobie podarować tego, co już uczynili.
mają wyrzuty sumienia, że to zrobił. A gdybym ja żył jeszcze raz, a gdyby się dało wrócić ileś lat do tyłu, to ja bym postąpił to w ten i w ten sposób. I ludzie bardzo często się męczą. Ludzie są męczeni właśnie takimi myślami. A przecież kiedy znajdujemy Pismo Święte, znajdujemy, że z tego jest wyjście. Dlatego, że diabeł, kiedy podejdzie i on to wrzuci do naszego serca, my sami siebie męczymy. Człowiek mówi, kiedy popatrzymy nawet na ten świat, ludzie mówią, no ożenił się, rozwiódł się, mówi, och, gdybym ja tak wiedział, to drugi raz bym tego błędu nie popełnił, ożenił się drugi raz jeszcze gorzej, bo jeszcze krócej żył. Drodzy bracia i siostry, i kiedy my patrzymy do Pisma Świętego, bardzo często męczymy się tymi myślami, które moglibyśmy się uwolnić. A diabeł tak mocno ma dostęp, kiedy nie pilnujemy siebie. Przykry to jest przypadek, ale prawdziwy, pewien człowiek wierzący miał wypadek, w tym wypadku zginął człowiek. Jego wina nie była, ale ten człowiek tak się męczył tym, tak po prostu pozwolił, że te myśli jego tak gnębiły, że nie przyszedł we właściwy sposób, jak należy, i zakończył swoje życie. Drodzy bracia i siostry, my musimy wiedzieć o tym, że ten początek wszystkiego zaczyna się w naszych myślach. I człowiek często, kiedy nie pilnuje tego, kiedy nie zwraca uwagi na to, wtedy ten człowiek popada w takie różnego rodzaju rozterki. Ale kiedy masz jakieś myśli niewłaściwe, kiedy widzisz, że coś jest nie tak, drodzy bracia i siostry, my mamy Jezusa Chrystusa. Mamy tego sprawiedliwego i miłosiernego Ojca. Tego, który może nam pomóc. Tylko nam należy, abyśmy umieli we właściwy sposób przyjść. Drugim takim problemem jest to, że ludzie się często martwią tym, co ma być. A kiedy popatrzymy na to, co często my się martwimy w swoim życiu, nad tym, co ma nastąpić, to okazuje się, że prawie 90% tych rzeczy, o których my się martwimy, ich w ogóle nie ma. I one się nie zdarzają. Ale kiedy już zdarzyło się, drogi bracie i siostro, że coś takiego, że jesteś może, nie masz tego pokoju w swoim myśli, nie masz tego pokoju w swoim sercu, to my mamy ołtarz Jezusa Chrystusa. Mamy naszego Zbawiciela, który jest sprawiedliwy, ale jest i miłosierny. I kiedy staniesz na swoich kolanach, kiedy to wszystko Mu opowiesz, to powinieneś otrzymać uwolnienie. Ale jeżeli nie zdarzyło się tak, że stanąłeś na kolana, prosiłeś Boga i mówiłeś, Boże, w imieniu Twoim świętym, proszę Cię, pomóż mi, a nie zdarzyło się, to Pismo Święte mówi, abyś poszedł i poprosił. Abyś poszedł, opowiedział to. Abyś poszedł i powiedział, z czym męczy się twój rozum. W czym męczy się swoje życie. Czy może to jest tak, czy to może męczą cię myśli przeszłości? Czy może myślisz, martwisz się tym, co będzie? Bo może będzie tak albo inaczej. I kiedy my przeżywamy w życiu codziennym naszym i kiedy przeżywamy w tych doczesnych naszych codziennych, że tak się wyrażę, problemach tego świata, tego życia doczesnego, to i to wchodzi w rozum i człowiek w tym przemyśla. Ale kiedy przebywamy w obecności Bożej, w czytaniu Słowa Bożego, to będziemy tak według Słowa Bożego mieli w swoim sercu pokój. To jest tak, jak my przebywamy. Wyobraźmy sobie, że gdzieś przebywamy w jakimś otoczeniu, które jest pełne awantur i wychodzimy na ulicę i zajeżdża nam ktoś drogę samochodem i człowiek, będąc pod tym wpływem, nie zawsze wypowie właściwe słowo. Ale kiedy jesteś w pokoju, kiedy jesteś w rozmowie z Chrystusem Panem, kiedy twoje serce przebywa właśnie tam i kiedy to się zdarzy, to ten pokój, który masz, On nie pozwoli Tobie, Ty po prostu nie będziesz tego miał, aby przychodziły do serca Twojego coś, co by mogło być niewłaściwe przed Bogiem.
To, co my włożymy przez cały dzień do swojego serca, to później z niego wychodzi. Jeżeli my będziemy rozmyślać o tych strachach, o biedach, to to będzie potem i nas prześladowało. Dlatego, kiedy przychodzisz i wtedy wyznajesz, jest modlitwa i kiedy odczuwasz, że ci Bóg uwolnił, to dzięki Bogu. A jeżeli to się stało i dalej cię myśli gnębią, to dla ciebie jest jedyne wyjście. W imieniu Jezusa Chrystusa, szatanie, odstąp ode mnie. Bo kiedy stanąłeś na kolanach, kiedy wyznałeś przed Bogiem, Boże, Ty widzisz, że ja się boję tego i tego, a to mi nie przychodzi. Ty widzisz, że ja jestem męczony. Nie w ten sposób, jak tutaj, co ja czytałem, kiedy diabeł znęcał się nad człowiekiem. Ale jak wiele, zadajmy sobie pytanie, czy nie było w życiu naszym takich sytuacji, że martwiliśmy się niesamowicie o coś, a tego czegoś w ogóle nie było. A żeśmy przeżywali to. A kiedy to wszystko minęło, zadajemy sobie pytanie, dlaczego to było mi potrzebne. I kiedy zwracamy tutaj uwagę, często myślimy o tym, co będzie. Ale Bóg Wszechmogący z łaski swojej i swojego wielkiego miłosierdzia ukazał nam i dał nam możliwość, nam dał drogę, abyśmy mogli przyjść, aby nasze serce było wolne w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jeżeli nasze myśli wypełniamy czymś niewłaściwym, to i to niewłaściwe potem z naszego serca wychodzi. Ale apostoł Paweł pisze w liście apostoła Pawła, list apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział. I 7 wiersz mówi tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Drodzy bracia i siostry, kiedy czytamy to miejsce, znajdujemy, że pokój ten, który jest w Jezusie Chrystusie, kiedy będzie naszym udziałem, to ono nas chroni właśnie nasze umysły i chroni nasze serce. Mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I pomógłby Pan Bóg nam, dałby nam siły i dał pomocy, abyśmy umieli właśnie przychodząc przed oblicze Boga Wszechmogącego i żyjąc na tej ziemi na co dzień, kiedy zdarzy się, kiedy zauważymy coś niewłaściwego, abyśmy umieli przyjść do Niego, abyśmy umieli we właściwy sposób przyjść. Czasami człowiek się męczy. Kiedy staniesz na kolana, nie odczuwasz uwolnienia. Idź, powiedz. Powiedz, aby poprosić, a być może czasami, aby ta myśl została, aby serce Twoje zostało uwolnione, a może Tobie potrzeba jakiejś rady, może coś należy jeszcze uczynić, dlatego że diabeł znalazł być może jakiś haczyk w Twoim i w moim życiu. Jak wielu ludzi jest zmęczonych właśnie tymi swoimi myślami. Myślami, które nie pochodzą od Boga, a które tak bardzo męczą człowieka. Ale apostoł Paweł mówi, że pokój Boży, ten pokój, który daje Bóg, ten pokój, który jest w Jezusie Chrystusie, ten pokój, on uwalnia, on strzeże nas. Kiedy masz pokój i połączony jesteś z Bogiem Wszechmogącym, to pokładając nadzieję swoją w Bogu Wszechmogącym, ty wiesz o tym, że bez Jego woli nic się nie stanie. Że cokolwiek ciebie spotka, cokolwiek w życiu Twoim ciebie spotka, to będzie Bóg kierował na tym i On nad tym będzie miał pieczę. Często my słyszymy, drodzy bracia i siostry, czasami przeżywamy, no i zastanawiamy się, tylko żeby aż nie tak za bardzo nad tym, co będzie, co się będzie działo, co się będzie spotykało. Drodzy bracia i siostry, nikogo z nas nie spotka nic więcej ponad to, co Bóg Wszechmogący przejrzał. My często słyszymy, że Pan Bóg mówi, że Pan Bóg swoich zachowa, że Pan Bóg swoich strzec będzie. I to jest właściwe, drodzy bracia i siostry. Tylko my powinniśmy mieć społeczność z Bogiem i być blisko Boga. Dlatego, że wtedy, gdy przychodzi to do naszych myśli,
my musimy pamiętać o jednym. Pan Bóg Wszechmogący strzegł apostołów i prawie wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Nie oznacza to, drodzy bracia i siostry, że jeżeli Bóg mówi, że On mnie będzie strzec, to znaczy, że On mi da zawsze chleb, zawsze będę miał ciepło, zawsze będę miał dach nad głową i będę miał zawsze dobrobyt. To nie oznacza. To oznacza, że Bóg będzie mnie strzegł i da mi siły, nawet umierając śmiercią męczeńską, abym był Jemu wierny do końca. I powinniśmy wiedzieć o tym, drodzy bracia i siostry, że to, co spotka nas, to nie spotka nas, że dookoła będzie bieda i nikt z nas nie będzie musiał oddać swojego życia. Bo kiedy w pewnym momencie weszli, otworzyli drzwi i akurat tego pastora, co stał za kazalnicą, zastrzelili, drodzy bracia i siostry. Więc powiedzieć, co, Bóg go nie strzegł? Czy apostołów nie strzegł? Czy Jakuba, którego ściął Herod, Bóg nie strzegł? Strzegł, drodzy bracia i siostry. Boża ochrona jest najważniejsze. To dla Boga, aby nasza dusza była zbawiona. Abyśmy od Boga się nie odwrócili. Aby nasz umysł był czysty, zawsze połączony z Bogiem. A wtedy, kiedy będziesz połączony z Bogiem, wtedy, kiedy twój rozum będzie czysty i pokój Boży będzie strzegł. Napisane, Boży pokój będzie strzegł, będzie chronił, będzie miał w opiece nasz umysł i nasze serce, abyśmy byli Jemu wierni. Dlatego tam jest napisane, kto jest do niewoli, ten do niewoli, kto pod miecz, ten pod miecz. Drodzy bracia i siostry, my na to powinniśmy być wszyscy przygotowani, nie rozmyślając nad tym wielce, że tak się wyrażę, męcząc się swoimi myślami, bo ktoś może to usłyszy i zacznie przemyślać, a co ze mną będzie. Drodzy bracia i siostro, jeżeli pokój Boży będzie strzegł mojego i twojego umysłu, to ze mną i z tobą nie będzie nic innego, tylko to, co przejrzał Bóg. A co Bóg przejrzał? Bóg przejrzał, aby każdego z nas doprowadzić wierności przed swój święty tron. Aby każdy jeden z nas mógł znaleźć się przed Jego obliczem, przed obliczem Boga Wszechmogącego. Abyśmy mogli być, jak napisane jest, oglądać Jego oblicze. Drodzy bracia i siostry, to jest Bożą wolą. I tak Bóg strzeże. Napisane apostoł Paweł mówi, aby modlę się, aby Bóg ustrzegł was od wszelkiego upadku. Aby Bóg strzegł od grzechu, strzegł od wszelkiego zła, tego, które może zaszkodzić naszej duszy. A to, że czasami może przyjdzie niektórym z nas oddać swoje życie, czy może przejść jakieś próby i doświadczenia, drodzy bracia i siostry, to dlatego Bóg darował dzisiejsze zgromadzenie. Bóg darował dzisiejszy dzień. Bóg darował dzisiaj modlitwę, abyśmy dzisiaj stojąc przed obliczem Bożym otrzymali to, co swojego czasu będzie nam potrzebne. Kiedyś słyszałem, kiedy do pewnego człowieka Bóg mówi przez proroka mówi, a ty módl się i wołaj do mnie teraz, kiedy masz czas. Bo przyjdzie chwila, kiedy nie będziesz miał siły wołać, a ja wspomnę na twoje modlitwy i poślę ci pomoc. Drodzy bracia i siostry, ja oglądałem życie tego człowieka i było faktycznie tak. Jak bardzo powinniśmy mieć tą bliską i osobistą społeczność z Bogiem, drodzy bracia i siostry, mieć tą społeczność z Panem naszym Jezusem Chrystusem, który nas zapragnął On, aby nas doprowadzić do wieczności. I dlatego zwróćmy uwagę swoją. Kiedy jesteśmy być może męczeni przez te myśli, jak wracam jeszcze raz, nie męczmy się z tym. Bóg nie powołał nikogo z nas, abyśmy się męczyli duchowo w życiu na tej ziemi. Bóg powołał, abyśmy byli wolnymi od tego. A jeżeli zdarzy się, że ta strzała diabelska zostanie wystrzelona i być może tej tarczy wiary wtedy zmęczony opuściłeś i ona dotknie do twojego serca, to mamy możliwość, przystęp przed oblicze Boga Wszechmogącego. Tam jest wszelkie lekarstwo, tam jest wszelka pomoc i tam jest ratunek dla duszy naszej. Niech pomoże nam Pan Bóg. Często ludzie się męczą, drodzy bracia i siostry, kiedy pewnego razu będę w zgromadzeniu i podchodzi pewien człowiek i mówi, synu mój, dlaczego, mówi, po nocach nie śpisz?
Przecież przyszedłeś, wyznałeś i ja ci ten grzech odpuściłem. I patrzę się, łzy lecą z tego oczu tego człowieka, podłoga prawie że mokra. I Bóg mówi, przecież ja ci przebaczyłem. Drodzy bracia i siostry, a diabeł potrafił podejść, że nie, że nie. My mamy drogę biblijną napisaną. Stań na kolana i mu powiedz. A jeżeli nie, przyjdź i wyznaj to. A jeżeli przyszedłeś i wyznałeś to, to przyjmij to wiarą i idź za Jezusem Chrystusem. A Bóg Wszechmogący niech nam pomoże, niech da nam siły, abyśmy mogli być wiernymi. Drodzy bracia i siostry, niezależnie w jakich sytuacjach, być wiernymi do końca. My czasami obawiamy się, ludzie boją się. No jesteśmy na tej ziemi, ale zwróćmy uwagę, apostoł Paweł mówi, że cierpieć za Chrystusa, a jeszcze bardziej oddać życie za Niego, jest to przywilej. To nie każdemu jest dane, drodzy bracia i siostry. Nie każdy może przejść to, drodzy bracia i siostry. Nie każdy może siedzieć we więzieniu za Ewangelię. Nie każdy może cierpieć i przechodzić, drodzy bracia i siostry. Ale Bóg Wszechmogący to daje tym, od których chce coś szczególnego, których błogosławi, których być może Jemu to potrzebne doświadczenie w życiu Jego, to przejście, aby kiedyś, kiedy spotkasz się z czymś, aby umiał być może kogoś poradzić, aby mógł komuś pomóc. Dlatego, drodzy umiłowani, mamy tego Jezusa Chrystusa, który jest miłosierny. Król Aszperus czas od czasu wyciągał berło. Jeżeli wyciągnął berło, to ten człowiek nie zginął. Estera, kiedy przyszła przed Aszwerusa, ona nie wiedziała, czy będzie żyła. Wyciągnął rękę z berłem i królowa żyła. Do śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy Bóg był z Izraelem, gdy ktoś wszedł do świątyni, tam miejsca najświętszego, nie we właściwy sposób, śmiercią umarł. Dwóch synów Helego, Arona, którzy tam podłożyli ogień niewłaściwy, Bóg nie wyciągnął w tym momencie berła przeciwko nim, ale zostali zabici. Ale dziś Jezus Chrystus jest z tym wyciągniętym berłem. To wyciągnięte berło zostało wyciągnięte wtedy, kiedy Jezus Chrystus powiedział, wykonało się. I to berło jest do dnia dzisiejszego wyciągnięte. Boża łaska i Boża miłosierdzie. I czasami zastanawiam się sam nad sobą, dlaczego człowiek, ja sam w życiu swoim, niekiedy tak długo człowiek chodził i męczył się z różnymi myślami. Kiedy droga jest taka prosta, drodzy bracia i siostry, taka właściwa ścieżka wytorowana przez Jezusa Chrystusa. Tylko żebyśmy umieli i chcieli przyjść. A Jezus Chrystus, On jeszcze nikogo nie odrzucił. On nikomu nie powiedział, odejdź. On nikomu nie powiedział, ja Ciebie nie wysłucham. I nikomu nie powiedział, ja Ciebie pozostawię. Takiego mamy Pana. I Bogu niech będzie chwała, że koniec naszej pielgrzymki na tej ziemi jest spotkanie się z Panem naszym Jezusem Chrystusem. I tak słowa te często lubię powtarzać, jak apostoł Paweł mówi, drodzy bracia i siostry, a tak zawsze z Panem będziemy.